Pani Maria Kusarek, sołtys sołectwa Węgorzyn oraz pan Paweł Tyrosiński, sołtys sołectwa Skarno-Pogorzelica są dzisiaj naszymi gośćmi. 29 marca o godzinie 10 na sesji Rady Gminy będą przedstawione dwa projekty uchwał. Jeden z nich dotyczył będzie likwidacji funduszu sołeckiego, natomiast drugi likwidacji dwóch sołectw, a mianowicie sołectwa Skarno-Pogorzelica, którym sołtysem jest pan Paweł, oraz likwidacji sołectwa Modlimowa. Pani Mario, co pani sądzi na temat propozycji likwidacji funduszu sołeckiego? No ja jestem bardzo przeciwna tej likwidacji. Przede wszystkim nie było czasu na to, żeby z mieszkańcami rozmawiać. Materiały na sesję dostałam 25 marca w godzinach późnych wieczornych. I właśnie w tych materiałach była podjęta uchwała, propozycja uchwały likwidacji funduszu sołeckiego. Byłam bardzo zaskoczona i zdziwiona. I z mieszkańcami pojedynczo rozmawiałam, bo to nie było czasu na to, żeby zorganizować zebranie. I wola mieszkańców jest taka, żeby ten fundusz sołecki pozostał. Bo to są jedyne pieniądze, za które możemy cokolwiek zrealizować, zrobić. Tym bardziej, że to nie są duże pieniądze. I mieszkańcy o tym decydują, co chcą zrobić i oni się z tego cieszą. I oni pracują na to i wiedzą, że to będzie spełnione. Panie Pawle, Pan jest już dosyć długo sołtysem. U Pana już od paru lat korzystacie z funduszu sołeckiego. I według Pana ta propozycja wójta jest słuszna, czy wręcz przeciwnie? Według mnie i moich mieszkańców jestem przeciwny likwidacji funduszu sołeckiego, bo są to jedyne pieniążki, którymi może sołectwo władać i przeznaczyć według potrzeb własnych mieszkańców. Według własnego uznania. Według własnego uznania, tak. Jakie poczyniliście działania z funduszu sołeckiego? Jakie przedsięwzięcia wykonaliście funduszu sołeckiego w ostatnim czasie? W ostatnim czasie z funduszu sołeckiego postawiliśmy wiatę przystankową, tak, w miejscowości Skalno oraz były organizowane choinki dla dzieci, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet. Czyli jak najbardziej jesteście za utrzymaniem funduszu sołeckiego. Druga uchwała, która troszeczkę też niepokoi mieszkańców, to jest projekt uchwały dotyczący likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica oraz Modlimowo. Panie sołtysie, co Pan sądzi na temat tego projektu? Jestem bardzo zdziwiony i oburzony decyzją Pana Wójta Gminy Karnice, że podjął taką decyzję z zamiarem likwidacji funduje sołectwa Skalno-Pogorzelica, ponieważ sołectwo Skalno-Pogorzelica jest najbardziej prężnym, rozwijającym się sołectwem w gminie Karnice, ponieważ są sprzedawane działki pod budowy, powstają nowe budynki pod działalność agroturystyczną, które ściągają wręcz wczasowiczów, inwestorów i no, jest to sołectwo perspektywiczne, rozwojowe na przyszły okres. Tym bardziej zaskakująca jest propozycja Pana Wójta. Pani Mario, co Pani sądzi na temat tych propozycji? Mnie się wydaje, że absolutnie te sołectwa powinny były zostać, ale to już widocznie było wcześniej, był pomysł taki, żeby po prostu likwidować te sołectwa, skoro nie przeprowadzono wyborów sołtysów w tych sołectwach. Poza tym mnie się wydaje, że to trzeba było rozmawiać z mieszkańcami, a nie taka decyzja, żeby zapadła, nie informując nikogo o tym. No właśnie, i tu Panie Pawle, czy były przeprowadzone konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami Waszego sołectwa? Nie. Nie było żadnej informacji o spotkaniu, żeby przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami o zamiarze likwidacji sołectwa. No z tego, co mi wiadomo, przeprowadziliście jakiś tam protest. Protest i zbieraliśmy podpisy. 95% mieszkańców sołectwa Skalno-Pogorzelica się podpisało pod
pod tym protestem przeciwko likwidacji sołectwa, aby utrzymać nadal to sołectwo. No, dziękuję Państwu. Pani Maria Kusarek i pan Paweł Rosiński byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.